Rozdział drugi. Kałuża łez. Coraz to ciekawiejsze i ciekawiejsze. Wykrzyknęła Alicja, tak zdumiona, że na chwilę całkiem zapomniała, jak się poprawnie mówi. Teraz się znów rozsuwam jak najdłuższy teleskop na świecie. Żegnam was moje nóżki. Bo gdy spojrzała sobie w dół na stopy. Oddaliły się już na taką odległość, że prawie znikły jej z oczu. O, moje biedne stópki, kto was teraz ubierze w buty i pończochy? Moje najmilsze, bo na pewno nie ja. Będę o wiele za daleko, żeby się wami zajmować. Musicie same sobie radzić, jak umiecie. Ale muszę być dla nich miła, pomyślała Alicja, bo może nie zechcą iść tam, gdzie ja chcę. Zaraz, już wiem, zawsze na gwiazdkę będę im dawać nową parę bucików. I zajęła się w duchu obmyślaniem, jak to załatwić. Trzeba je będzie doręczać przez posłańca, stwierdziła, ależ to będzie zabawnie wyglądało, wysyłać prezenty dla własnych stóp i jak dziwnie będzie się adresowało. Wielmożna pani, prawa stopa Alicji. Dywanik przed kominkiem koło kraty, od kochającej Alicji. Ojejku, co ja za bzdury wygaduję! W tej samej chwili głowa jej uderzyła ostro strop sali. No i rzeczywiście, miała teraz chyba więcej niż dziewięć stóp, czyli trzy metry wzrostu. Więc chwyciła czym prędzej złoty kluczyk i pobiegła ku drzwiczkom do ogrodu. Biedna Alicja tylko tyle mogła zrobić, że położyła się na boku i zajrzała przez nie jednym okiem do ogrodu. Ale, żeby się tam przedostać, teraz dopiero było to beznadziejne, aż usiadła i znowu się rozpłakała. Wstydziłabyś się, powiedziała Alicja taka duża dziewczynka teraz to rzeczywiście była duża i żeby tak beczeć. Proszę natychmiast przestać, słyszysz? Mimo to płakała dalej, wylewając całe kubły łez, aż zrobiła się wokół niej ogromna kałuża, głęboka na jakieś cztery cale i sięgająca aż do połowy sali. Po jakimś czasie usłyszała z daleka jakby truchcik i czym prędzej otarła sobie oczy z łez, żeby zobaczyć, kto tam idzie. A to biały królik wracał, elegancko ubrany, z białymi rękawiczkami z koźlęcej skóry w jednej dłoni i z ogromnym wachlarzem w drugiej. Zbliżał się, tuptając w wielkim pośpiechu i po drodze mamrotał: — Och, tak księżna, tak księżna, ależ ona się wścieknie, że kazałem jej na siebie czekać. Alicja była już tak zrozpaczona, że gotowa błagać o pomoc byle kogo, więc kiedy królik zbliżył się do niej, odezwała się cichym i bojaźliwym głosem: Bardzo pana przepraszam. Na to królik się gwałtownie wzdrygnął, upuścił białe koziołkowe rękawiczki i wachlarz i umknął co sił w ciemność. Alicja podniosła wachlarz i rękawiczki, a że w sali było strasznie gorąco wachlowała się cały czas, mówiąc. O jejku, o jejku, ale dziś wszystko jest dziwne. A wczoraj było jak zwykle. Czyżby mnie coś odmieniło tej nocy? Muszę się zastanowić. Kiedy wstawałam rano, czy byłam sobą. Prawie jak gdybym pamiętała, że czułam się trochę inna, ale jeśli nie jestem ta sama, to następne pytanie, Kimże ja u licha jestem? O, to jest ta wielka zagadka! I zaczęła przebiegać w myśli wszystkie znajome dzieci w tym samym wieku, co ona, żeby sprawdzić, czy mogła się przemienić w któreś z nich. Na pewno nie jestem Adą, powiedziała, bo jej włosy opadają w takich długich kędziorkach, a mnie w ogóle się nie kręcą i na pewno też nie jestem Mabel, bo wiem tyle różnych rzeczy, a ona, och, ona tak mało wie. Poza tym to ona jest ona, a ja jestem ja. O jakie to wszystko zawiłe. Spróbuję, czy wiem to wszystko co wiedziałam. Na przykład 4 razy 5 równa się 12, a 4 razy 6 równa się 13, a 4 razy 7 Ojej, w ten sposób nigdy nie dojdę do dwudziestu. Ale tabliczka mnożenia nic nie znaczy. Spróbujmy geografii. Londyn jest stolicą Paryża, a Paryż jest stolicą Rzymu, a Rzym nie. Oczywiście wszystko mi się pokręciło. Na pewno zamieniono mnie w maybel. Spróbuję powiedzieć na pamięć, jak ślicznie mała, i złożywszy ręce w małdrzyk, jak przy wydawaniu lekcji, zaczęła deklamować, ale głos jej brzmiał ochryple i obco, a słowa układały się wcale nie tak jak trzeba. Jak ślicznie, mały krokodylu, upiększasz blask ogona, gdy każda łózka twa wodą z Nilu, złociście lśni zroszona. Jak mile. Paszcza twa uśmiechnięta i ładnie sterczą szpony, kiedy do środka mały rybięta zaprasza pysk wyszczerzony. To na pewno nie są te słowa, zawołała biedna Alicja i znów łzy jej stanęły w oczach, gdy mówiła dalej. Jednak widocznie zamieniłam się w Mejbel i teraz będę musiała pójść i mieszkać w tym jej ubogim domku, prawie że bez zabawek. I będę musiała, ojej, wciąż tyle wkuwać. Nie, już sobie postanowiłam. Jeżeli jestem Mabel, to zostanę tutaj. Jak chcą, to niech sobie z góry wtykają głowy i mówią, wyjdź tu do nas, kochanie. A ja tylko spojrzę do góry i spytam, a kim ja właściwie jestem? Najpierw to proszę mi powiedzieć, a potem, jeśli mi się spodoba nim być, to wyjdę. A jak nie, to będę siedziała tu na dole, aż stanę się kimś innym. Ojej! zawołała nagle Alicja, wybuchając płaczem. żeby wreszcie ktoś wetknął tu głowę. Już mam tego tak dosyć już nie chcę być sama! Mówiąc to, zerknęła na swoje dłonie i ze zdumieniem ujrzała, że wygłaszając te słowa, nałożyła jedną z malutkich, białych, koźlęcych rękawiczek królika. Jak to możliwe? Pomyślała. Widocznie znowu się zmniejszam. Wstała i podeszła do stolika, żeby się do niego przymierzyć. I okazało się, że ma teraz tak na oko jakieś dwie stopy wzrostu i nadal się gwałtownie zmniejsza. Po chwili. Przekonała się, że powoduje to wachlarz, który trzymała w ręku, więc czym prędzej rzuciła go, w samą porę, żeby uchronić się przed skurczeniem, aż do zupełnego zniknięcia. Mało brakowało, rzekła Alicja, porządnie przestraszona tą nagłą zmianą, ale bardzo zadowolona, gdy stwierdziła, że jeszcze istnieje. A teraz do ogrodu. I znów pobiegła pędem ku drzwiczkom, ale niestety drzwiczki znowu były zamknięte, a złoty kluczyk leżał na szklanym stoliku jak przedtem. I wszystko to wygląda coraz gorzej, pomyślała biedaczka, bo taka malutka nigdy jeszcze nie byłam, nigdy. I słowo daje, że to już jest paskudne, żeby tak było. To mówiąc, poślizgnęła się. I zaraz potem chlub znalazła się po szyję w słonej wodzie. Jej pierwszą myślą było, że wpadła jakimś cudem do morza. Wobec tego będę mogła wrócić koleją, powiedziała sobie. Alicja była już raz w życiu nad morzem i wyrobiła sobie ogólny pogląd, że gdzie by nie pojechać na całym wybrzeżu Anglii, tam znajdzie się w morzu pewną ilość machin kąpielowych, trochę dzieci grzebiących drewnianymi łopatkami w piasku, dalej szereg domków do wynajęcia, a za nimi stację kolejową. Wkrótce jednak uświadomiła sobie, że znajduje się w kałuży łez, które wypłakała, mając dziewięć stóp wzrostu. Po co ja tyle płakałam? Rzekła sobie Alicja, pływając w kółko. I starając się wydostać. Teraz będę za to ukarana, tak że chyba się utopię we własnych łzach. To będzie dopiero dziwne. Ale dzisiaj wszystko jest dziwne. W tej chwili usłyszała, że w sadzawce opodal coś jakby się pluszcze. Więc podpłynęła, żeby zobaczyć, co to takiego. I najpierw myślała, że to mors albo hipopotam. Ale potem przypomniała sobie, jaka jest teraz malutka i niebawem zorientowała się, że to tylko mysz, co wpadła tak samo jak ona. Czy warto się teraz odzywać? Pomyślała Alicja, do tej myszy. Wszystko tu jest takie dziwaczne, że nie zdziwiłabym się, gdyby ona umiała mówić. W każdym razie nie zaszkodzi spróbować. Więc odezwała się: O myszy! Czy nie wiesz, jak wydostać się z tej kałuży? Bardzo mnie już zmęczyło to pływanie w kółko. O myszy! Alicja sądziła, że to jest właściwa forma zwracania się do myszy. Nigdy jeszcze tego nie robiła, ale przypomniała sobie z łacińskiej gramatyki swojego brata: mysz, myszy, myszy, mysz, myszą o myszy. Mysz przejrzała się jej badawczo i jak gdyby mrugnęła jednym okiem, ale nie odezwała się. Może nie rozumie po angielsku, pomyślała Alicja. Pewnie to jakaś francuska mysz, która przybyła tu z Wilhelmem zdobywcą. Gdyż, mimo dobrej znajomości historii, Alicja nie miała zbyt jasnego wyobrażenia o tym, jak dawno się coś wydarzyło. Więc zaczęła od nowa Oui, e ma Bo takie było pierwsze zdanie w jej książce do francuskiego. Mysz nagle wyprysnęła nad powierzchnię wody i jak gdyby cała się zatrzęsła ze strachu. Och, bardzo przepraszam, zawołała z pośpiechem Alicja w obawie, czy nie zraniła uczuć biednego zwierzątka. Zupełnie zapomniałam, że pani nie lubi kotów. Nie lubi kotów! krzyknęła przeraźliwie i spas ją mysz. A ty na moim miejscu lubiłabyś koty? No, może nie, odrzekła Alicja pojednawczo. Proszę się na mnie nie gniewać. Chciałabym ci jednak pokazać naszą kotkę Dinę. Na pewno zobaczywszy ją, polubiłabyś koty. To takie kochane, ciche stworzonko. Mówiła dalej Alicja na wpół jakby sama do siebie, pływając od niechcenia posadzawcy. I tak rozkosznie mruczy, siedząc przy kominku, liżąc sobie łapkę i myjąc pyszczek, i jest taka mięciutka, jak ją przytulić. I tak wspaniale łapie myszy. Och, bardzo przepraszam, zawołała znów Alicja, bo tym razem mysz cała aż się zjeżyła i na pewno była już ciężko obrażona. Jak nie chcesz, to nie będziemy już o niej rozmawiać. Nie będziemy, krzyknęła mysz, trzęsąc się aż po czubek ogona. Co za my? Jakbym to ja gadała z czymś takim. Nasza rodzina zawsze nienawidziła kotów. Cóż to za nikczemne, podłe, wulgarne istoty, żebym więcej o nich nie słyszała. Już ani pisnę. Odrzekła Alicja, żeby jak najprędzej zmienić temat rozmowy. A czy ty, czy pani, czy lubisz psy? Mysz nie odpowiedziała, więc Alicja gorliwie ciągnęła dalej. Niedaleko od nas jest taki rozkoszny psiak. Chciałabym, żebyś go zobaczyła. Wiesz, taki mały terier o błyszczących oczkach i taką długą, kędzierzawą, brązową sierścią. I aportuje, co mu się rzuci, i służy na dwóch łapkach, prosząc, żeby mu dać obiad. I umie jeszcze różne sztuki, połowy z nich nie pamiętam, i należy do pewnego farmera. I jest taki pożyteczny, wiesz? Ten farmer mówi, że nie oddałby go za sto funtów. Że zagryza mu wszystkie szczury i. Ojejku! zawołała z rozpaczą Alicja. Zdaje się, że znowu ją uraziłam. Mysz bowiem odpływała od niej z taką szybkością, że aż się cała sadzawka wzburzyła. Więc zawołała za nią czule: Kochana myszko, proszę cię wróć. Nie będziemy już rozmawiać o kotach ani o psach, jeżeli ich nie lubisz. Usłyszawszy to, mysz zawróciła i zwolna znów do niej podpłynęła. Była aż blada na twarzy. Z gniewu. Pomyślała Alicja i przemówiła cichym, drżącym głosem: Wydostańmy się na brzeg, to opowiem ci swoją historię, i zrozumiesz, dlaczego nienawidzę kotów i psów. A czas się już było wydostać, bo w sadzawce zrobiło się aż ciasno tyle tam powpadało ptaków i różnych zwierząt był kaczor, i drąt dodo, papuga lora i Orlądko i sporo jeszcze innych ciekawych istot. Alicja popłynęła przodem i całe towarzystwo skierowało się za nią do brzegu.